Pacykowie pod Stanisławowem na terenie dzisiejszej Ukrainy w 1912 roku Aleksander Lewicki założył fabrykę fajansowych figur. Początkowo fabryka sprzedawała swoje wyroby w sklepie jego brata Kazimierza Lewickiego na Placu Mariackim we Lwowie. Bardzo szybko wyroby zyskały rozpoznawalną markę w Polsce i Europie. Sygnowane godłem Made in Poland stały się ówczesną wizytówką Polski. Kopacz gliny, nieformalny symbol fabryki zaprojektowany przez jej dyrektora Wilhelma Tomasza. Fabryka istniała do II wojny światowej. Figurki z Pacykowa dzięki wystawie w Szamotułach stały się rozpoznawalne szerokiej publiczności. Przywrócono pamięć o niezwykłym artystycznym zjawisku. Figura zaprojektowana przez Wacława Suchanka. Niezwykle popularne były figurki zwierząt produkowane w różnych wymiarach i przeznaczone dla masowego odbiorcy. Projekt Emil Czapek. Wiele pacykowskich figur nawiązywało do polskiej historii. W latach 20. i 30. XX wieku zainteresowaniem cieszyły się wyroby o niezwykłych walorach dekoracyjnych. Jedna z wielu figur zaprojektowanych przez Emila Czapka. Żegna góral swą góralkę. Najbardziej rozpoznawalne były figury inspirowane polskim folklorem, zwłaszcza góralszczyzną. Góral i Wernychora. Dwie figury według projektu Władysława Gąbkowskiego powstałe w latach 20. XX wieku. Ozdobą szamotulskiej kolekcji figur z Pacykowa jest harnaś zaprojektowany przez Władysława Adamiaka. Figury z Muzeum Zamek Górków w Szamotułach stały się częścią największej po wojnie prezentacji wyrobów z Pacykowa. Prezentowane na niej są unikatowe kolekcje Wojciecha Napierały oraz Doroty i Pawła Sobaszkiewiczów. W sumie około 250 unikalnych figur. Zabudowania fabryki w Pacykowie, stan obecny.